Tak czy siak Domen przegrywa o 7,3 punktu z Norwegiem, a więc w klasyfikacji Pucharu Świata znowu będzie tracił nieco więcej do swojego bezpośredniego rywala, a teraz Kamil Stoch. Kamil, trzymamy kciuki, jest na razie trzecie miejsce, a więc szansa na kolejne podium. Mamy nadzieję, że to będzie znakomity skok, który wywinduje go jeszcze wyżej. Długo, długo, nisko nad zeskokiem. Brawo, Kamil! To jest w pobliże 220 metra lot, a więc piękny skok reprezentanta Polski. Biało-czerwono zrobiło się na skoczni, bo też są powody do zadowolenia. 217 metrów przy wietrze około 0,8 metra na sekundę z tyłu skoczni. Dodane będzie miał 14,3 punktu. No a skok piękny i w locie, jak wykuty, pokonywał przestrzeń, pruł powietrze Kamil Stoch i bardzo ładnie wylądowany. Oceny sędziowskie 19, 3 razy, 2 razy 18,5. Będzie pierwszy Kamil. Brawo! Jest kolejne podium!